Takie właśnie dzisiaj śniadanie zostało przygotowane. Placek. Ja pierniczę, degrengolada moralna. Cytryna, ty masz już miskę zrobioną. Idź sobie zjedz. A ja może coś z darów dzisiaj. I chyba z darów wezmę... Powinienem te puszki zbierać chyba od tych... Żebym miał jedno piętro puszek. Jakbym te wszystkie te... Wydaje mi się, że za późno wpadłem na ten pomysł. Zobaczymy, co takiego tu się kryje. Collection Mike Tyson. Help yourself! Ten help yourself nie jest za smaczny niestety. Witamina, tauryna, kofeina, ale jakoś niby jest dowalony sokiem, ale nie, może z placka zjadłem, jest teraz za kwaśny, jeszcze dam mu szansę. Naturalny, zdrowy kolor owocowy. Typowy sok, nie? Dużo soków właśnie. Z gumi jagód, ewidentnie. No nie będę fanem tego smaku. Bezwzględnie. Taki w podkolor puszki zrobiony, ale puszka bardzo ładna swoją drogą. Podoba mi się tak. Wyjątkowo. Zanim otworzę tą kopertę, to warto powiedzieć, że sponsorem tego odcinka są markery.pl, które oferują artykuły biurowe, plastyczne, renomowanych producentów, najlepszych światowych marek, kredki, markery, klasyczne i specjalistyczne, dla przemysłu, wodoodporne, reagujące na zmianę temperatury, tablice suchości realne i wiele, wiele innych. Po więcej szczegółów tradycyjnie odsyłam do opisu filmu, a ja sobie zajrzę. Słuchajcie, dostałem paczkę od markery.pl. Nożyk. O kurnia! W życiu czegoś takiego nie widziałem. Człowiek uczy się całe życie, ale zajebiste. To jest marker do znaczenia w otworach. Czyli gdzieś tam go wprowadzacie i sobie robicie... No widzicie, przy moich konstruktorskich tematach to bardzo ciekawa opcja. 35 mm tutaj ma wysunięcie. Jak się go zamyka, to ma kliknąć. Fajne. Tu jest jakiś mega magnum. Magnum to chyba dostałem do pomalowania garażu, ale nie wiem, czy mi jeden marker starczy, żeby cały garaż opierniczyć, bo tam ponad 100 metrów kwadratowych i ściany na 3 z kawałkiem wysokie. Będziemy próbować. Tutaj kolejny do otworów, tym razem czerwony. Jak się znam na życiu, magnesy do przypinania różnych rzeczy do tablic metalowych. Dziękuję markery.pl i dziękuję przede wszystkim, że tutaj grubo wchodzicie w reklamki u szafy. Bardzo fajne rzeczy, pewnie gdzieś tu w moich pracach konstruktorskich się przydadzą. Co tyle fajne, że używam sobie tych drzwi, z jednej strony to sobie używam do tych rzeczy, które mi przesyłacie, a z drugiej strony mam tam całe drzwi zalepione różnymi rzeczami do załatwienia. Jakimiś rozliczeniami, fakturami i tak dalej. Jak przyklejam to takimi magnesikami, to trochę kłopotliwe jest ich potem wyciągnięcie, a to jednak trzyma wystarczająco mocno, a nie będzie problemu z odklejeniem. Dzisiaj będzie coś absolutnie fantastycznie smakowitego. Nagrałem tą już wersję 1.0, ale nie miałem wszystkich składników. Rozchodziło się o brzoskwinie. Tam miałem mandarynki i z mandarynkami nie wyszło tak fajnie, jak wychodzi z brzoskwiniami. I w zasadzie najpierw składniki do tych pyszności. Brzoskwinie smaczne, żeby były. No nie wiem, czy te są smaczne, bo te wysępiłem od mamusi, bo miała w swoich zapasach. Na razie nie robimy zakupów, ale takie są. Brzoskwinie. Do tego są potrzebne farfale. Też takie, jakie lubicie, niekoniecznie takie. I shinken. Może być, no my musimy w dobie zarazy korzystać z konserwowej, ale chodzi o jakąś dobrą wędlinę typu szynka. Użyjemy konserwowej, bo taką po prostu mamy. Ale niekoniecznie musi być konserwowa, tylko po prostu dobra szynka. I do tego majonez. Rekomenduję kielecki i potrzebny jest również kawałek pora z ogrodu gubernatora. Taki kawałek nam wystarczy, bo już żeśmy zrobili jedną tą pierwszą sałatkę, której no nie puszczam. Miałem wszystko nagrane, ale nie puszczam, bo lepszą wam teraz wersję pokażę, bo tam się za dużo musiałem tłumaczyć, żeby korzystać z innych składników, a tu mogę pokazać te składniki. Czy tak? Dobrze mówię? Tak. I najpierw gotujemy makaron, a następnie go studzimy. Tak. Bo musi być to wszystko do wystudzonego makaronu, a zaraz sobie przygotujemy te inne półprodukty do... Nie wiem, czy to powinno się nazywać sałatka, bo z sałatką nie ma wiele wspólnego. Chyba, że legitymizuje to ten kawałek pora. Mamusia sobie ogląda. Jak pozdrawiacie mamusię, to dzień później jest oglądane.
Fajne pozdrowienia, żebyś była zdrowa. Proces przygotowawczy mniej więcej wygląda tak, że ja na razie otworzyłem brzoskwinię. Szynka jest krojona w takie, no, plasterki, jak widzicie, kwadraciki. Niestety ona jest plasterkowa, to będzie plasterkowa. Ja lubię akurat cienką wędlinę, wolę cieniej pokrojoną wędlinę niż grubiej. Tutaj jest por, taka solidna kubka tego pora. Widzieliście z tego kawałka, co był pokazany. Jeszcze mamy na dwie dodatkowe porcje. No i zaraz jeszcze tak samo cienko, mniej więcej wszystkiego po tyle samo, tak? Tak. Wychodzi. Tak. I mniej więcej tyle samo będzie tych brzoskwinek. Mam nadzieję, że będą dobre. Może jedną byśmy poddali próbie organoleptycznej. Proszę, to tą. Dzisiaj wychodzi, że obiad musimy sobie ugotować z tego, bo to najkrótszy termin przydatności ma. Ciasto francuskie, nie wiem, co się da z tego ugotować. Kawałek kiełbaski kwadratowej. Jedna parówka. Salami. Tu jest jakaś, proszę bardzo, hamon, coś tam, plus salami wieprzowe, plus papryka i to. Będą rzeczy z tego. No, i przydałoby nam się ciasto na pizzę, może gdzieś nam się uda kupić. Naprawdę, bo z tego by było fajna pizza. Ale to nie możesz zrobić sama, przecież masz mąkę. Marysia robi sama ciasto na pizzę w domu. Ale Marysia ma maszynę do ciasta. Trzeba zobaczyć, czy się nie da zrobić ręcznie. Ja mogę nawet podjąć próbę. Tej wyśmienitej sałatki, mamy tutaj już trochę tego makaronu. Pół torebki było zrobione. No i wszystkie składniki dodajemy. Jak się tam trochę dostanie tego z tej brzoskwinki sosu, to się nic nie dzieje. Nie należy się tym przejmować. Wszystkie te składniki na razie wjeżdżają do tego makaronu, łącznie z kawałkiem pora z ogrodu gubernatora. Proszę bardzo. I zaraz to śliczne ręce wymieszają. O, jak to pięknie wygląda! Poszukałem przepisu na ciasto do pizzy i okazuje się, że chyba damy radę. Damy. Tak wiesz, zawsze sobie trzeba patrzeć składniki na oko trochę w tej sałatce i jak czegoś jest na przykład za mało... To dołożyć. To dołożyć, tak. Ja mi się wydaje, że pora mamy za mało. Dobrze, dołożymy. Coś jeszcze? Brzoskwinki może? Nie, no. Szyneczki? Nie, myślę, że okej. Okay. Damy troszkę pora jeszcze, żebyś nie płakał. Troszkę pora dołożymy i potem zasypujemy to wszystko majonezem. Wrona jest troszkę jeszcze pora, ale Kasandra jeszcze lobuje bardzo mocno za brzoskwinką, że jest za mało. No to tak właśnie będzie, że jeszcze połóweczka brzoskwinki do tego wleci. No wszystko zależy od tego, ile jest makaronu i ile jest wtedy innych składników. Ma być mniej więcej tak jak teraz. Widać trochę pora, widać trochę brzoskwinki, widać szynki, widzę, że nie pożałowałaś na bogato. To musisz czuć te smaki, bo ten makaron ci zabiera te smaki, wiesz. Czyli jeszcze no, trochę szynki dajesz, tak? Żeśmy sobie zrobili po prostu troszeczkę za dużo makaronu do tych składników, które były na... A ty jesteś bystrzak? No. Chyba mamy za mało majonezu, coś mamy. Nie mamy, bo jeszcze mamy bardzo dużo w lodówce. A, chyba jest jeszcze w zapasie jeden, nie? Majonezu nam na pewno wystarczy do Bożego Narodzenia. No, jak widzicie, majonezu nie weszło tutaj dużo. Ale może to jeszcze nie koniec będzie. Ale może to jeszcze nie koniec będzie. Boże, Marcin, po prostu nie można tak komentować robienia dania w trakcie robienia dania, bo to jest wszystko płynne, rozumiesz? No to też niech ludzie widzą, że to jest płynne, bo powiedziałem, że tyle, a potem się okazuje, że trzeba dodać więcej. To już nie pokażę, że trzeba dodać więcej? No to każdy chyba jak sobie robi, to widzi, że trzeba dodać, jak ma za mało, co nie? No już zrobiłem delikatną próbę organoleptyczną z tym majonezem, który był. Jeszcze trochę dodajemy. No i to może nie wygląda... I może te składniki nie wskazują na to, żeby to smakowało dobrze, ale uwierzcie mi, że jeżeli zastosowane są dobre brzoskwinie, dobra szynka, dobry kawałek pora i makaron, to naprawdę to smakuje bardzo, bardzo przyzwoicie. Na pewno jest dietetyczne, odchudzające, nie wiem czy bardzo wegańskie, ale ze względu na zastosowaną szynkę obawiam się, że może nie. No i to proponuję sobie wykonać w ramach... Mi się wydaje, że teraz to już trochę przesadziłam z tym majonezem. Tak mi się też właśnie trochę wydaje. Ale teraz nie da się tego odmajonezować. Czy można dodać wszystkich składników? No dobra, nie, tu uznajmy, że tu trochę tu przesadzone jest, może być deczko mniej. Smacznego. Co to w ogóle jest potrzebne, to jeszcze tak szybko wyjaśniam, jak macie różne urządzenia, szczególnie nadawcze, bo odbiorcze możecie mieć bez licencji sobie słuchać tego, co się dzieje, a jeżeli chcecie nadawać, to musicie mieć właśnie najpierw świadectwo operatora, zdać egzamin państwowy, na podstawie tego egzaminu dostajecie świadectwo operatora, potem wam wydawany jest wasz znak wywoławczy, unikatowy w skali globu i wtedy możecie pracować legalnie, nielegalnie, nie polecam, nie opłaca się, bo odpowiedzialność karna jest i tam nawet są dość duże
z tego tytułu sankcje, łącznie z osadzeniem w zakładzie zamkniętym, karnym, niestety. Słuchać możecie sobie wszystkiego, jeżeli nie łamiecie żadnych kodów, szyfrów i innych rzeczy, jeżeli coś idzie otwartą taką, otwartą modulacją, nie wiem, AM czy FM, to wtedy nie ma absolutnie problemu, tylko nie możecie tego udostępniać nigdzie dalej. Ale do nadawania potrzebna licencja i tak jak widzicie, jak jeżdżę gdzieś na jakieś te górki z chłopakami, gdzie nadajemy, no to właśnie każdy, kto tam pracuje, kto korzysta z tego, no to ma taką licencję i na podstawie tej licencji dopiero jest upoważniony do bycia operatorem. Również podobnie jak robicie sobie na przykład na samolot. Licencję lotniczą, to też musicie zdać świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej. Tu jest amatorskie, a tam jest pewnie w lotniczej.